W mojej powieści występują trzy rzeki Hadesu. Rzeka, najważniejszą rzeką jest oczywiście rzeka Styx, przez którą to rzekę przewoźnik Charon przewoził duszę zmarłych. Charon jako figura, jako postać występuje w mojej poprzedniej powieści pod tytułem Liczby Charona. I może i z tego względu Styx w powieści rzeki Hadesu nie jest jakoś szczególnie mocno reprezentowany. Tam są ważne trzy rzeki. Rzeka ognia, Pyriflegeton albo Flegeton, to jest rzeka, którą zestawiam z Odrą, rzeką Odrą, rzeką, która płynie przez Wrocław, ponieważ Odrą po wojnie płynęły barki płonące. Wyobrażam ją sobie jako taką rzekę ognia. Tak ją przedstawiam w mojej powieści. To jest ten pierwsza część mojej powieści, ten prolog wrocławski, nosi tytuł Flegeton. Druga część, rzeka lamentu, rzeka jęku. To jest Kokytos, taka rzeka w Hadesie płynęła o takiej nazwie. Od greckiego słowa koko, co znaczy lamentuję, płaczę, prawda, ubolewam. I to jest motyw tej rzeki bardzo metaforyczny, ale jednak występuje w tej drugiej części lwowskiej, czyli w głównym nurcie mojej narracji. I w końcu w epilogu pojawia się rzeka zapomnienia, rzeka Lethe. Wypijmy wodę z rzeki Lethe, mówi przyjaciel do przyjaciela. Eberhard Mock, który pojawia się w tej powieści, mówi do Popielskiego: zapomnijmy o miastach, które opuszczamy. Ty zapomnij o Lwowie, z którego zostałeś wygnany. Ja zapomnę o Wrocławiu, który też opuszczam na zawsze. Rzeka Lethe wydaje mi się, że jest rzeką najważniejszą, ponieważ ta rzeka uczy ludzi tego, by zacząć nowe życie i zapomnieć o starym. Uczy tego, ten motyw rzeki Lethe uczy ludzi tego, by przeprowadzić wyraźną cezurę, odciąć się od tego, co złe i zacząć wszystko na nowo. Lubię kompozycję klamrową. Ta klamra do tej pory występowała w moich powieściach w sposób taki umiarkowany, to znaczy ona zawsze była. Czasami ona była nawet podwójną klamrą, jak w wypadku Festung Breslau, ale ta klamra to był jedna krótka scena, jeden rozdział prologu, jeden epilogu i tyle. Natomiast w powieści rzeki Hadesu ta klamra jest szeroka. Prolog obejmuje kilka rozdziałów i epilog również kilka rozdziałów. To zresztą jest znak pewien, znak drogi, którą pójdę, ponieważ zamierzam w przyszłości napisać powieść, jedną, dwie, może więcej, których akcja będzie się rozgrywała w tuż powojennym Wrocławiu. Z bohaterem, z Edwardem Popielskim w roli głównej, ale tuż po wojnie. Czyli ta silna reprezentacja w klamrze, w prologu i w epilogu, to ta silna, rzekłbym, obecność miasta Wrocławia, to jest pewnym znakiem przyszłej mojej drogi.